Nie będę też i kombinował, bo dzisiaj wszystkie sklepy zamknięte, więc trzeba sobie jakoś radzić samemu. W jakiś sposób, tu nie ma połówki, jest cała. Zamknąć trzeba, bo się za dużo dzieje. I słuchajcie, nie dość, że tu są bąbelki, tu się wytwarza tyle reakcji chemicznych, że aż masakra. To jeszcze zrobimy taką nienaturalną chemię, czyli zrobimy to. No i o tym mowa, że trzeba tu będzie nieźle posprzątać. O ja, żeby się nie przelało. Żeby się nie przelało na dół. No świetnie. Nie był to może jakiś efekt, wiecie, jak z mentosami. Ale zawsze coś tam jest. Niech się tam troszeczkę to wybąbelkuje. Ja sobie trochę koksu nawdycham się, bo to jest naprawdę bardzo niesamowita rzecz na świecie. Nie ma lepszej. Koks, tylko koks. Dobra, może ja to najpierw ogarnę. To się masakra porobiła. Ja pierdzielę. Efekty, kurde, sprawdzania reakcji chemicznej. Pozdro. Wspierając mnie na Patronite lub wyżej wymienionych stronach, pomagasz w rozwój mojego kanału na YouTube. Z góry podziękował. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny unboxing będzie już niebawem złożony i wstawiony na YouTubie. Razem z Wasią wybieramy się najpierw do paczkomatu. Jedna fajna rzecz przyjechała do nas w ramach konsologii, można rzec, i nie tylko ogólnie tego naszego kanału. Będziemy poznawać fajny gadżet, który się ładnie przyjął na Super Nintendo. To jest jeden z najlepszych gadżetów w ogóle. I myślę, że ten gadżet będzie też potrzebny, tym bardziej do testów i jak najbardziej do streamów. Mam nadzieję, że będziemy się przy tym dobrze bawić. Wiadomo, jest to tak jakby prawie to samo co Game Boy Player na GameCube, ale Super Game Boy oferuje unikalne właściwości, unikalne zasoby, które no po prostu Game Boy Player tego nie ma. Jest bardziej prostszy, a Super Game Boyem można tam jeszcze cudować. Można jeszcze jakieś fajne triki robić. Dobra, idziemy. Będzie zaraz odebranie. Będzie odebranie przesyłki. I tyle. No i dalej tu się rozprawimy z tym sprzętem później. Także pokaż tego małego dziada. Dobra. Równo 18 sekund. Jesteśmy pełnoletni. Ładnie. I takiego dziada sobie otworzymy. Zdjąłem nalepkę, żeby jej już nie było widać. Otworzymy sobie na szybko. Test tego Super Game Boya poprowadzę w innym materiale. Na razie niech to będzie jako bardzo krótki unboxing. Mam nadzieję, że zrobimy sobie takiego streama, tak jak mówiłem wcześniej, bo to będzie bardzo fajny pomysł. Śmiesznie dołożone śmieciuchy z niszczarki. I przed wami, i przede mną tym bardziej, będzie gadżet. Proszę bardzo. Będzie gadżet, z którym miałem kiedyś do czynienia. Jak byłem jeszcze tam parę lat, paręnaście już w sumie lat młodszy. W bardzo fajnym stanie. No, akurat jestem ciekawy, czy to jest wydanie na Niemcy. Chyba tak, to jest wydanie na Niemcy. Myślałem, że na Holandię, ale nie. Paragon fajnie nawet włożony, śmiesznie muszę powiedzieć. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, tyle dałem. Nie jest to jakaś cena super. Można kupić za mniej, ale cena jest bardzo podobna. Generalnie urządzenie nie jest takie drogie, jak się może wydawać. Na eBayu są bardziej schorowane ceny, generalnie z powodu wysyłki. 1994, tak jest, ta przystawka się pojawiła w czerwcu.
i całkiem dobrze się przyjęła, można rzec. Odpala ona gry praktycznie wszystkie z Game Boya. Nie słyszałem o żadnych problemach, żeby nie odpaliła jakiejś gry. Różnie jest z grami na Game Boya Color. Niektóre włączy, niektórych nie włączy. Ale generalnie wygląda sprawa tak, że raczej z Game Boy Color nie odpali i będzie taki będzie taka specyficzna wiadomość, że ta gra nie jest kompatybilna już z Game Boyem Colorem, tylko już no, lepiej zagraj na Game Boy Colorze, coś takiego. Ale to nie wszystko, ponieważ mam taki specjalny wkrętak. Ten chyba będzie za duży. Zamówiłem sobie w ogóle wkrętaki 4,5 mm oraz 3,8. Specjalne wkrętaki do Nintendo, ponieważ oni niestety mieli jak zwykle swoje do sprzętów. Ja jestem ciekawy, jak to w środku wygląda. Tego sobie jeszcze dokonamy takiej szybkiej, małej operacji, małego rozeznania. Przekonamy się od razu, co będzie miała w środku. Bardzo małe śrubki są, więc trzeba z nimi naprawdę bardzo uważać, bo można je łatwo zgubić. Są co prawda na internecie do kupienia śrubki, no ale wiecie, no to jest bez sensu. No chyba, że są brakujące gdzieś tam. Nie? Od kogoś się kupiło jakiś sprzęt, jakąś grę, nie ma śrubki jednej, no to ewentualnie, wiecie jak to czasami jest na tych aukcjach, różnie, nie? A tutaj akurat raczej dam ocenę pozytywną. Cena mnie jakoś urządza, mogło być gorzej, a tak to jest całkiem spoko. Dzisiaj będę testował zresztą, czy to będzie działać, wtedy jakoś to na YouTubie przerobimy. Dobra, tutaj widzę, że to się wyjmuje tak samo jak kartridże do SNES-a. Takie coś. Tak to wygląda. Tutaj obudowa w całkiem niezłym stanie. Tutaj jedynie miejsce, gdzie jest zamontowana. To jest chyba przymocowane jakoś, nie? Chyba tak, przymocowane na te dwie śrubki małe. Chyba. Tak, to jest przymocowane, bo już nawet widzę. Widzę śrubki, ale już nie będę tego odmontowywał, po prostu tylko chcę zobaczyć, jak to wygląda. Fajnie to wygląda. Tutaj wkładamy grę z Game Boya, to do Super Nintendo i wtedy mamy taki mały bloczek. Nie to, co Sega Mega Drive z kilkoma niektórymi grami, Sonic Knuckles i tak dalej, nie? Ta słynna wieżyczka. Masakra. No, spoko. No, na streamie może opowiem wam w pełni. Nie na tym streamie, co będę planował w środę, bo w środę będzie inny temat, będzie PS2, 20 lat samej konsoli. Tak, bo w Japonii będzie miała tą rocznicę za niedługo. To powiem wam pełną historię, jak mój kumpel zdobył tego SNES-a i jakie tam miał gry. Kilka gier oczywiście mam od niego samego, no bo podarował mi. Przyjechałem do niego pewnego dnia. Pytam się go, czy ma te jeszcze gry na Game Boya, bo w sumie zaczynałem zbierać wtedy, nie? No, a teraz weź to złóż. Jak ogarnę temat ze złożeniem tego, to do was wracam. A nie, dobra, już nie jestem, dobra. Nie trzeba było żadnego cięcia. No, opowiem wam generalnie. To jest to? Tak, to jest to. Co tu jest? Co tu jest, kurde, z tymi śrubkami? Nie tak, one są czasami tak zasyfione. Dać najlepiej pod ciepłą wodę, no ale mówię, teraz to na razie nie ma potrzeby. No. Zobaczymy, tak? Kto jest za streamem, niech napisze. Albo ewentualnie, jak nie chce się tej osobie napisać, to przynajmniej łapka w górę, że stream taki chcecie, Super Game Boya. Od razu będzie to taka lekcja na żywo z konsologii na temat Super Game Boya. Oczywiście jeszcze tutaj dopowiem, że kusok Piotrze, bardzo dzięki za poprawkę, ponieważ pod odcinkiem z konsologii akcesoria do Super Nintendo, tam powiedziałem, że na myszkę SNES-a nie pojawiło się więcej niż dwie gry. No się okazuje, że troszkę tych gier więcej wyszło, ale w dużej mierze są to gry albo specyficzne właśnie dla tego typu gatunków gier na myszkę, na konsolę. Sega też miała tam kilka swoich gier. No i też ta myszka z Segi wykorzystywała bardziej gry do Mega CD. Też wyszło kilka takich wersji, powiedzmy, prawie PC-towych.
to na przykład Wolfenstein 3D, który wyszedł na SNES-a, ale jest bardzo cenzurowany i w ogóle cholernie ograniczony. Można sterować myszką, no ale ponoć się tą myszką strasznie chijowo gra, więc no to nie jest za bardzo dobry przykład. Z Doomem prawdopodobnie też tak jest, więc nie wiem, tak poza tym. Ale ogólnie tą listę zamieszczę już niedługo, bo konsologia ze SNES-a wkrótce dajcie mi się ogarnąć z tymi rzeczami, no i wtedy będzie spoko. Dobra, Super Game Boy jest, nie ma co się tutaj nad czym rozwodzić. Gadżet bardzo fajny, Retro Sektor omawiał i powiedział, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, które wyszło na Super Nintendo i tutaj się akurat muszę zgodzić. Dobra, dziękuję za uwagę, co sądzicie. No i piszcie, czy chcecie streama z tego, bo będzie bardzo ciekawie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia.